Cześć kochani, witajcie w moim dzisiejszym filmie, w którym chciałabym podsumować ostatnich 9 miesięcy, bo to był naprawdę bardzo wyjątkowy czas. Burza hormonów, lepsze i gorsze momenty, ale zdecydowanie to były takie miesiące, o których warto mówić i warto wspominać. Przez ten okres dostałam od Was mnóstwo pytań dotyczących właśnie ciąży, tego jak się przygotować do ciąży i wiele, wiele innych. Wybrałam kilka z nich, które pojawiały się najczęściej i postanowiłam, że nagram właśnie taki film, w którym podsumuję te 9 miesięcy i odpowiem Wam na Wasze pytania. Dzisiejszy film powstał przy współpracy i wsparciu z firmą Naturel, której bardzo dziękuję za zaufanie. Dodam tylko, że ja nie jestem, wiecie, ani specjalistą, ani lekarzem i tak dalej. Ja będę opowiadać Wam tutaj w tym filmie o swoich doświadczeniach, o swoich przeżyciach i o tym po prostu, jak to wyglądało u mnie, odpowiadając oczywiście na Wasze pytania. Pierwszy krok, jaki musicie zrobić, to oczywiście udać się do lekarza ginekologa i poinformować go o tym, że chcecie starać się o dziecko. I tutaj cieszy mnie też ten fakt, że do tej pory bardzo często z tego, co słyszałam, kobiety raczej nie myślały o tym, żeby zadbać albo sprawdzić swoje zdrowie przed, tylko szliśmy trochę, tak wiecie, na żywioł i dopiero później, kiedy się okazywało, że jestem w ciąży, wow, idę do lekarza i zaczynają się badania. Teraz widzę, że to wszystko się zmienia, że kobiety bardziej świadomie podchodzą do zajścia w ciążę i przygotowują się do tego, bo tak naprawdę to nasze zdrowie jest w tym przypadku najważniejsze, żebyśmy były zdrowe, żeby dzieciątko, które później będzie w nas rosło, też miało dobre podstawy. Więc do takiego ginekologa to jest krok pierwszy, idziemy, mówimy, że myślimy, że chcemy starać się o dziecko i wtedy lekarz tak naprawdę pokieruje nas, co dalej, zrobi nam wszystkie dodatkowe badania, cytologię, sprawdzi, jaki jest stan zdrowia. Oczywiście warto też zbadać na przykład, pójść szerzej i zbadać na przykład poziomy witamin w organizmie, bo bardzo często w trakcie, kiedy już jesteśmy w ciąży, to mamy niedobory witamin, które wynikają z tego, że dziecko ma zapotrzebowanie na te witaminy, a stan tych witamin w naszym organizmie był na przykład bardzo mały i później na przykład braki żelaza, co powoduje na przykład anemię i tak dalej, i tak dalej. Więc warto po prostu te rzeczy też zbadać przed. No i oczywiście ginekolog na pewno zaleci Wam spożywanie kwasu foliowego. Moja lekarka mówiła, że warto zacząć brać kwas foliowy pół roku przed, czyli jak zaczynamy się starać, na przykład, nie wiem, chcemy się zacząć starać w wakacje, no to żeby już od stycznia brać kwas foliowy, ale tak jak czytałam i rozmawiałam z innymi dziewczynami, no to takie minimum to jest miesiąc przed, także tak czy siak warto ten kwas foliowy po prostu brać wcześniej, a nie w momencie, kiedy nagle dowiadujemy się, że jesteśmy w ciąży. Teraz zadacie mi pewnie pytanie, dlaczego suplementacja kwasu foliowego jest taka ważna. Oczywiście takie pytanie też powinno paść do Waszego lekarza prowadzącego, ale ja już wiem z tego, co przeżyłam i co przeczytałam, że niski poziom kwasu foliowego w naszym organizmie jest jednym z czynników, który może przyczynić się do złego rozwoju wady cewy nerwowej u rozwijającego się płodu i skutki mogą być później naprawdę duże, więc warto po prostu ten kwas foliowy zażywać, zwłaszcza, że foliany zmieniają się do prawidłowego tworzenia komórek krwi i wzrostu tkanki matczynej w czasie ciąży. Także może to brzmi, wiecie, trochę skomplikowanie, ale to są naprawdę bardzo ważne rzeczy dla Was i dla Waszych przyszłych maluszków. Co więcej, badania pokazują, że tak naprawdę wiele z nas ma problem z przyswajaniem, z metabolizowaniem kwasu foliowego, więc ten poziom tego kwasu w naszym organizmie może być zbyt niski. Co druga Polka ma taki problem właśnie z metabolizowaniem kwasu foliowego, dlatego ważne jest, żeby suplementować ten kwas foliowy i dostarczać go w aktywnej formie, bo tylko wtedy mamy pewność, że on faktycznie będzie na takim poziomie, na jakim jest potrzebny nam, no i naszemu dziecku. Gdy macie już zrobione wszystkie wyniki badań, wszystko jest w porządku, zażywacie kwas foliowy, warto też pomyśleć o swoich przyzwyczajeniach. Mam tutaj na myśli oczywiście pożywienie, w sensie to, jak się odżywiacie, ale też wszelkiego rodzaju jakieś nałogi, jeżeli na przykład palicie papierosy albo zażywaliście jakieś
leki długo, to warto byłoby to odstawić co najmniej właśnie pół roku przed zajściem w ciążę, żeby wasz organizm miał czas oczyścić się z tych wszystkich toksyn. Nie zawsze to jest możliwe, ale jeżeli świadomie planujemy ciążę, to warto o tym pomyśleć. Ważnym też takim aspektem, na który chciałabym zwrócić uwagę, to jest wizyta u fizjoterapeuty, i to nie po ciąży, nie w trakcie ciąży, tylko przed. Powiem wam, że ja przy pierwszej ciąży w ogóle na to nie zwracałam uwagi, natomiast przy drugiej oczywiście już tak, i przy takich problemach z kręgosłupem, jakie ja miałam, udało nam się razem z fizjoterapeutą zniwelować ten ból, bo w momencie, kiedy dziecko rośnie, brzuch wam się powiększa, są pewnego rodzaju uciski, jednak te bóle kręgosłupa są bardziej odczuwalne. W momencie, kiedy mamy jeszcze jakieś problemy z nim w ogóle bez ciąży, no to ten ból może być naprawdę duży. Nam udało się go zniwelować i mam, w ogóle nie mam problemów z kręgosłupem teraz w tej ciąży, gdzie pamiętam, jak z Tymkiem pod koniec już praktycznie nie mogłam chodzić, miałam takie uciski, brak czucia w nogach i tak dalej. A teraz dzięki temu, że włączyłam taką fizjoterapię, wiem też, jak się układać do snu, co też jest super, bo pod koniec często jest taki problem, że nie umiemy się ułożyć, jest nam ciężko. No wszystkie takie rzeczy warto sobie gdzieś tam przećwiczyć, wypracować właśnie ze specjalistą wcześniej, czyli zapobiegać, a nie później na przykład leczyć. Bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę u każdej z nas ten pierwszy trymestr będzie wyglądał i przebiegał totalnie inaczej. Ja sama mam porównanie pierwszej i drugiej ciąży. Ta sama kobieta, dwóch synów, a jednak dolegliwości były totalnie różne. Z Tymkiem w pierwszej ciąży nie miałam praktycznie żadnych dodatkowych objaw, żadnych mdłości, nic się nie działo. Natomiast w tej mdłości się oczywiście pojawiły, chociaż też nie powinnam narzekać, bo trwały może z miesiąc i też nie były jakieś bardzo, wiecie, natężone, a wiem od was też, że bywa różnie w tym temacie, ale od początku na przykład czułam się bardzo senna i to jest takie dziwne uczucie, bo nieważne ile się śpi, to cały czas ma się wrażenie, że po prostu na stojąco można by było w każdej sekundzie zasnąć, taki po prostu spadek formy, energii, i najchętniej to by się nie wychodziło z łóżka. W pierwszej ciąży czegoś takiego nie miałam. W tej ciąży pojawiły mi się też problemy z kręgosłupem od razu na początku, ale to właśnie a propos, nawiązując do tego fizjoterapeuty, i szybko udało się je skorygować, dzięki temu później cała moja ciąża już wyglądała bardzo dobrze pod tym kątem, bo wiedzieliśmy, co robić, i po prostu zareagowaliśmy dość szybko. Gdybyśmy tego nie zrobili, gdybym nie zareagowała, gdybym nic z tym nie zrobiła, to myślę, że teraz nie rozmawiałabym z wami tutaj do kamery, bo byłoby po prostu ciężko, pewnie bym nie mogła wstać z łóżka. Więc jeśli chodzi o pierwszy trymestr, to tak naprawdę nie widać po was, że jesteście w ciąży. Możecie mieć, ale nie musicie mieć te nudności. Na pewno będziecie się czuły takie właśnie trochę, możecie się czuć takie podirytowane, trochę wiecie, jak w takim przed miesiączką, takie po prostu poddenerwowane. No i wasze piersi na pewno też będą nabrzmiewały, będą właśnie takie delikatne, będą was bolały. Mówię będą, mogą, ale nie muszą. Tak było u mnie. I będą po prostu takie bardzo delikatne. Właśnie jak w tym stanie takim przed miesiączką, to bardzo podobne uczucie. Zwłaszcza, że też na początku, kiedy jak już wiecie, że jesteście w ciąży, często pobolewa nas brzuch właśnie na dole. Tak jakbyśmy miały dostać za chwilę okres. A to się tam, wiecie, dzieją różne magiczne rzeczy, że później z tego wyrasta nasz maluszek. Także tak wyglądał pierwszy trymestr u mnie, jeśli chodzi o właśnie takie dolegliwości fizyczne. W tym okresie ważna jest też dieta, to co jecie jakie też suplementy spożywacie. O tym, że kwas foliowy musimy brać i witaminy dodatkowe już dla mamy w ciąży, to chyba wiecie, ale na przykład u mnie, ja mam taki problem, że nie mogę jeść ryb, bo jestem na nie uczulona. Mam alergię, więc muszę dostarczać sobie kwasów omega-3 w innej postaci. No i ja właśnie suplementuję sobie takie w postaci tabletek, i to już od wielu, wielu lat, odkąd pamiętam, jeszcze przed ciążą, po prostu nie mogę jeść ryb, a wiadomo, że w rybach najwięcej jest jednak tych kwasów, to muszę je organizmowi dostarczać, żeby niwelować niedobory. Kwas DHA wpływa na prawidłowe funkcjonowanie mózgu i utrzymanie dobrego widzenia, i powiem wam, że ja mam naprawdę bardzo dobry wzrok, więc może to jest właśnie to, że jednak przez już wiele, wiele lat suplementuję omega-3.
ale kwasy tłuszczowe DHA i EPA wpływają też na prawidłowe funkcjonowanie serca. Więc jak widzicie, tych rzeczy, które jakby tych profitów, które dają Wam te suplementy, jest naprawdę bardzo wiele. Co więcej, zażywanie kwasów tłuszczowych DHA i EPA w ciąży sprawia, że wzmacniacie wzrok Waszych maluszków, ale też później w trakcie karmienia piersią, tylko pod warunkiem, że zażywacie codzienną porcję tych kwasów w odpowiednich ilościach. No a to już jest oczywiście ustalone indywidualnie, także warto myśleć o takich rzeczach i warto się wspomagać, bo wiecie, witaminy, suplementacja kwasów tłuszczowych to są naprawdę bardzo, bardzo ważne rzeczy i nie zapominajcie o tym. W pierwszym trymestrze możecie też mieć wyczulony smak i węch, będziecie czuły różnego rodzaju zapachy dużo, dużo mocniej, intensywniej niż do tej pory. Oprócz tego mogą się pojawić takie mniej miłe rzeczy typu zgaga, zaparcia, no i nastroje, burza po prostu hormonów i nastrojów. Ja miałam w tej ciąży coś takiego, że potrafiłam krzyczeć, za chwilę płakać, za chwilę się śmiać, za chwilę znowu się wkurzać, po prostu taki rollercoaster emocjonalny, że nie możecie tego w ogóle w żaden sposób opanować. To jest takie dziwne uczucie, bo jakby jesteście w pewnej chwili złe same na siebie, że się tak zachowujecie, bo to jest dziwne, jeszcze jak ktoś tak stanie z boku i na to popatrzy, to sobie pomyśli, że coś tam nie halo, no ale nie ma się wpływu na to, to są po prostu takie emocje i ta burza hormonów, że tak się po prostu dzieje, więc lepiej to zaakceptować i przetrwać. To zazwyczaj po pierwszym trymestrze się ucisza, nie zawsze, bo niektóre mamy mają tak, że przez 9 miesięcy mają tak wariacje nastrojów, ale może też wrócić, jeśli się wyciszy, może się wrócić pod koniec ciąży. Także trzeba się przygotować na to, że przez te 9 miesięcy będziemy płakały, śmiały się, zagryzały jakimiś dziwnymi rzeczami i tak będzie. Tak samo właśnie ze smakami. Często się mówi o tym, że nie wiem, mamy potrafią jeść śledzia, zagryzać ogórkiem i tak dalej. Na swoim przykładzie Wam tego nie powiem, bo ja generalnie bez ciąży lubię miksować różne smaki i jem czasami takie dziwne rzeczy jedne po drugich, że wszyscy się dziwią, ale faktycznie w tej ciąży miałam tak, że bardzo miałam fazę na pączki, po prostu pączki, jak nie zjadłam jednego pączka dziennie, to byłam chora i to z lukrem, gdzie ja generalnie nie lubię pączków z lukrem, więc to chyba, wiecie, no nie ma się na to po prostu wpływu. Drugi trymestr ciąży jest chyba najbardziej łaskawy i najfajniejszy dla większości, oczywiście tak jak mówię na swoim przykładzie, bo różnie to bywa. Te wszystkie dolegliwości, które były w pierwszym, takie właśnie ta senność, zgaga, jakieś hemoroidy, mogły zaparcia, takie niemiłe rzeczy powinny ustąpić. Nie zawsze tak jest, bo często jest tak, że jak już się coś pojawiło na początku, to jest z Wami już do samego końca. Na pewno jest to też fajny taki etap, kiedy zaczynamy się po prostu trochę lepiej czuć, ta senność jest mniejsza, może całkiem nawet znika, mamy więcej energii. No jest to naprawdę taki miły okres samej tej ciąży, zwłaszcza, że brzuszek zaczyna już powoli rosnąć, u każdej z nas będzie wyglądał inaczej i tutaj błagam Was o to, żebyście się nie przejmowały, jeżeli Wam ktoś będzie mówił, że macie za mały albo za duży brzuch, to w ogóle tego nie słuchajcie, ignorujcie, pod warunkiem, że nie jest to Wasz lekarz, bo lekarz też może na przykład powiedzieć, że dziecko za mało przybiera w wynikach badań albo za dużo, to wtedy gdzieś tam jest kontrola, wiadomo, ale jeżeli macie wyniki badań, wszystkie w porządku, z dziedziusiem jest wszystko ok, to nie patrzcie na to, jakiej wielkości jest Wasz brzuch, bo on będzie totalnie różny i nie porównujcie siebie do koleżanek czy nawet dziewczyn z Instagrama, bo naprawdę jest bardzo indywidualna kwestia. Ja myślę, że to jest też kwestia naszych genów, tego jak nasze mamy, babcie wyglądały w ciąży. Ja sama widzę po sobie, że w pierwszej ciąży wyglądałam totalnie inaczej niż teraz, pomimo tego, że zarówno przy pierwszej, jak i drugiej mam synów, czyli właściwie powinnam wyglądać podobnie. Z Tymkiem miałam brzuch, który był taki bardziej rozlany, właśnie jakby na dziewczynkę. No całkiem inny. Teraz mam taką piłeczkę do przodu, jakby mi ktoś się po prostu przykleił, taki balonik. Też czuję się lepiej pod takim kątem właśnie fizycznym. Wyglądam lepiej, pomimo tego, że puchnę przez te upały, to jednak wyglądam dużo, dużo fizycznie lepiej niż wyglądałam w pierwszej. A jak słyszę, że mam duży brzuch, to mówię, okej, no jest jaki jest. Dziecko rośnie, brzuch musi być.
ja wiem na przykład, że w tej ciąży mam dużo więcej wód płodowych niż miałam w pierwszej, więc gdzieś to się musi pomieścić, także się nie stresujcie, bo ten brzuszek będzie rósł i to jest właśnie fajne, kiedy w tym drugim trymestrze możemy obserwować, jak z tygodnia na tydzień brzuszek nam się zmienia, bo to znaczy, że dzidziuś rośnie, że wszystko jest w porządku i tym się trzeba po prostu cieszyć. W tym trymestrze powinny Wam też ustąpić częste biegania do toalety. Nie wiem, czy wspomniałam przy pierwszym, że właśnie może się tak zdarzyć. Ja na przykład z Tymkiem miałam coś takiego w pierwszej ciąży, że miałam ten problem dopiero pod sam koniec. Tutaj w drugiej ciąży zaczęło mi się to właśnie w pierwszym trymestrze, że od razu miałam taki ucisk i ciśnienie i co chwilę musiałam biegać do toalety. Później to się wszystko właśnie w drugim trymestrze wyciszyło i teraz jest tak w tym trzecim pod koniec, tak powiem, pół na pół. W sensie nie biegam co godzinę, w ciągu dnia nawet potrafię wytrzymać dość długo. Nie mam takiego ciśnienia i takiego ucisku właśnie jak miałam w pierwszej ciąży. No ale na pewno gdzieś tam się zwiększył niż w drugim trymestrze, więc jeżeli na przykład macie w pierwszym trymestrze ten mega duży ucisk taki i tę częstą chęć oddawania korzystania z toalety, to w drugim powinno się to uspokoić. No ale oczywiście u każdej z Was będzie to wszystko wyglądało inaczej. No i przechodzimy do trzeciego trymestru. No i tutaj zaczynamy show, moje drogie. Powiedziałabym, że to jazda bez trzymanki, ale nie chcę Was straszyć, nie jest tak źle, jest fajnie, bo rośniecie. Ale właśnie przez to, że już brzuch jest dość duży, mogą pojawiać się obrzęki. Jeżeli jeszcze rodzicie w lato albo chodzicie w ciąży w tym trzecim trymestrze właśnie w letnie, takie upalne dni, jak mamy ostatnio, to liczcie się z tym, że Wasze kostki i nogi będą wyglądały jak parówki. I powiem Wam, że ja rodziłam Tymka pod koniec września. To było wtedy takie lato, że od maja tak naprawdę do października były upały, więc ja wyglądałam okropnie, byłam spuchnięta, moje nogi nie miały kostek, kolan nie miał nic, ale wtedy z tym nic nie robiłam, bo lekarze mówili, że właściwie to jest naturalne, że tak się dzieje, że się z tym nic nie robi. Teraz już wiem, że to nieprawda, że możecie sobie pomóc, bo jest to bardzo uciążliwe. Już nie wspomnę o tym, że nie możecie założyć żadnych butów ani w ogóle, bo to jest jakby najmniejszy problem. Problemem jest to, że ciężko jest w ogóle usiąść, zgiąć nogę, te nogi puchną, drętwieją, pieką też momentami i można sobie z tym radzić, możecie spokojnie, bo pytałam tutaj specjalistów, pójść raz na jakiś czas na drenaż taki limfatyczny właśnie dla kobiet w ciąży, żeby pogonić trochę te zastoje, te obrzęki, tę wodę. Tylko musicie to zrobić po prostu już u specjalisty i wtedy jest łatwiej, po prostu będzie Wam łatwiej. Ja żałuję, że nie wiedziałam o tym, że mogę coś takiego zrobić, bo byłoby mi zdecydowanie lżej w pierwszej ciąży. W tej mam te obrzęki w miarę takie lajtowe, zresztą, że te upały przyszły naprawdę już pod sam koniec, więc aż tak mi się we znaki nie dały, ale gdybym miała chodzić jeszcze przez 2-3 miesiące w ciąży, to na pewno bym się na takie drenaże zdecydowała. W trzecim trymestrze może być też, tak jak wspominam, ucisk, taki ucisk, że będziecie często musiały korzystać z toalety, bo dziecko zazwyczaj obraca się główką w dół i jednak się tam już wpasowuje i ciśnie. Będzie Was męczyła też mocniej zgaga, nawet jeśli nie miałyście w pierwszym czy drugim trymestrze tego problemu, to pod koniec może Was dość mocno męczyć. Mi pomaga szklanka zimnego mleka właśnie, bo zazwyczaj to jest w nocy i wtedy mi wszystko odchodzi, więc też da się z tym żyć. No, robi się Wam ciężko, ciężko jest ogolić nogi, schylić się, zawiązać buty, no takie, wiecie, podstawowe rzeczy. Wraca zadyszka, ja na przykład po wykąpaniu się muszę 10 minut siedzieć na kanapie i złapać oddech i odpocząć, bo się zmęczyłam kąpielą, albo jak wchodzę na trzecie piętro, to po prostu sapię jak parowóz. No, ale tak jest, tak, serce musi przefiltrować więcej krwi i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardziej taki już moment, kiedy macie już wszystkiego dość i już po prostu czekacie, już byście chciały zobaczyć Waszego malucha i chciały po prostu, żeby już to się skończyło. Ciężko się śpi, budzimy się co chwilę w nocy właśnie na toaletę, albo po prostu gdzieś tam jest ucisk, nacisk, dziecko kopie po żebrach, po prostu nie daje się spać i jest ciężko się ułożyć. Na prawym boku zaraz zaczyna drętwieć, to na lewym, na płaską już się nie położycie, bo wtedy od razu się robi niedobrze, na brzuchu tym bardziej, więc jest to taki okres, kiedy musicie pamiętać, że trzeba to przetrwać. No bo w końcu za chwilę będzie po wszystkim i maluch będzie z nami. Sam koniec, dokładnie nie wiem, bo to
u każdej z nas będzie wyglądało inaczej, ale pod sam koniec mogą się pojawić takie skurcze przepowiadające. Ja w pierwszej ciąży nie miałam takich skurczy, albo przynajmniej nie wiem, że miałam, natomiast w tej owszem mam i nie wiedziałam nawet, że są to skurcze, po prostu pobolewał mi brzuch zazwyczaj w nocy albo rano, tak jakbym miała zaraz dostać okres. I kiedy zapytałam lekarkę, dlaczego mnie ten brzuch tak boli, to ona mi właśnie powiedziała, że to są skurcze przepowiadające. Więc jeżeli będziecie już tam w 36, 7 tygodniu ciąży i będziecie miały takie wrażenie, że boli was tak nisko brzuch, jakbyście miały zaraz dostać miesiączki, to jest bardzo prawdopodobne, że to są właśnie te skurcze przepowiadające. Tutaj też przez to, że brzuch się powiększa dość szybko, bo dziecko rośnie w ostatnich tygodniach najwięcej, podwaja nawet swoją wagę, w zależności oczywiście u każdej z nas będzie to wyglądało inaczej, to brzuch też się szybko gdzieś tam rozrasta i tu bardzo często pojawiają się rozstępy, bo skóra nie nadąży, ten przyrost jest tak duży, że skóra nie nadąża się jakby rozciągnąć i wiem, że wiele z was ma problemy z rozstępami i o to pytałyście mnie chyba prawie najczęściej też, co robić z rozstępami. Powiem wam, że ja generalnie w pierwszej ciąży smarowałam brzuch od razu, jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży z Tymkiem, oliwką, zwykłą oliwką, taką dla dzieci, rano po kąpieli, wieczorem po kąpieli, smarowałam ten brzuch przez 9 miesięcy, nie używałam żadnych preparatów, bo były dla mnie zbyt ciężkie, te zapachy mnie denerwowały, jakieś takie czekoladowe, zwłaszcza właśnie, że w tym pierwszym trymestrze jesteście mocno wyczulone na te zapachy, więc one mnie po prostu drażniły i zwykła oliwka wystarczyła i nie miałam żadnego rozstępu w tej ciąży. Przyznam się szczerze, nie używałam w ogóle oliwki, zapomniałam jakoś o tym, nie wiem, totalnie nic nie używałam i na tę chwilę jest wszystko w porządku. Natomiast wydaje mi się, że to jest jednak kwestia genów i kwestia też napięcia waszej skóry. Moja, nie wiem czy jeszcze po pierwszej ciąży się do końca nie wchłonęła i jest, ten brzuch jest bardziej rozciągnięty, że daje radę, czy po prostu taką mam skórę elastyczną, że jest okej. Także na to nie... Możecie mieć na to wpływ właśnie smarując, nawilżając skórę, tak, żeby ona w momencie, kiedy się będzie rozciągała, była dobrze nawilżona, ale jeżeli genetycznie gdzieś tam są jakieś uwarunkowania, to może być tak, że nic to i tak nie da i te rozstępy możecie mieć, że trzeba to po prostu pogodzić się z tym, no tak jest, taka jest kolej rzeczy, taka jest natura i tak musi być. Ostatnie pytanie, jakie pojawiało się również najczęściej, to oczywiście poród. Bardzo często pytałyście mnie o to, czy się boję porodu, bo już wiem, co mnie czeka i jak się do niego przygotowuję. I powiem wam, że właśnie przez to, że z jednej strony wiem, co mnie czeka, czasami może wydawać się, że to was paraliżuje, bo wiecie już, na co się nastawić i ten strach jest większy, ale z drugiej strony ja tak podeszłam do tego, tak wiecie, funkcjonalnie, na zasadzie okej, no wiem, co mam robić po kolei, raczej mnie nic nie zaskoczy, chociaż to też różnie bywa, ale tak sobie po prostu mówiłam, że wiem, jak się do tego przygotować, wiem, co po kolei nastąpi, nic się nie wydarzy, wszystko będzie w porządku, więc po prostu muszę pójść z robić swoje i cieszyć się później maluszkiem już na świecie, wrócić szybko do domu i dojść do siebie. Więc strach na pewno jakiś jest, ale o nim nie myślę, po prostu skupiam się na tym, co muszę zrobić, wykonać swoją pracę, żeby dzidziusiek był z nami i tyle. Także nie da się przygotować do porodu, właśnie mówiłam wam w ostatnim filmie, że to są bardzo indywidualne sprawy i trudno jest się tak w 100% przygotować na ten moment, zwłaszcza kiedy rodzicie po raz pierwszy, ale pozytywne nastawienie, pozytywne myślenie i wsparcie rodziny moim zdaniem jest naprawdę kluczem do sukcesu. Jeżeli będziecie myślały pozytywnie, że wszystko będzie w porządku, dacie radę, w końcu przed nami wiele matek, babek, kobiet rodziło, my będziemy rodziły i jeszcze po nas wiele, wiele, więc to jest natura, da się to ogarnąć i po prostu trzeba sobie tak to mówić, że mam misję do spełnienia, idę, robię swoje i wracam do domu. I nie ma co się bać, po prostu. No, to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że podsumowałam jakoś te 9 miesięcy zmian i że wam pomogę, zwłaszcza przyszłym mamom, które dopiero zaczynają wchodzić w te etapy i wszystkie rzeczy są nowe. Wiem, że też na początku czasami wchodzi panika, że się zastanawiacie, czy to tak ma być, czy dobrze. To mam nadzieję, że ten film wam pomoże. Pamiętajcie o tym, żeby dbać o siebie, o swoje zdrowie, bo jeżeli wy jesteście zdrowe, to też przekazujecie to maluszkowi. Pamiętajcie o kwasie
kwasie foliowym, pamiętajcie o suplementacji, o witaminach, bo to są bardzo ważne rzeczy i tego nie można bagatelizować. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeszcze raz dziękuję firmie Naturel za wsparcie tego filmu. No i dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze odczucia, co Wy sądzicie, jak u Was wszystko przebiegało, bo chętnie poczytam, jakie Wy ciężaróweczki moje kochane miałyście doświadczenia przez te 9 miesięcy. My widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, pa!